Nie ma to jak zakupy w Żabce. Wszystko jest dostępne, wszystko sobie wybieramy z półek, co tylko chcemy. Ja już mam całe zakupki zrobione. Jestem tutaj razem z moim braciszkiem, słuchajcie. Trochę się oddaliliśmy od domku, bo niestety u nas we wiosce zamknęli Żabkę. No i musieliśmy przyjść do wioski obok. No ale na szczęście tutaj jest jeszcze otwarte i możemy sobie świeże produkty pakować do domu. A więc idziemy tutaj zapłacić do kasy. Smajstą, dawaj. Ja dzisiaj stawiam wszystko, zobaczcie, świeże marchewki. Ej, nie no, dobra, marchewki też biorę. Bierzemy marchewki całe, tak jest, idziemy tu do villagera, zapłacimy. Panie villagerze, proszę, tutaj już wyrzucam, a wy widzowie możecie, słuchajcie, zanim zapłacę, to nie zapomnijcie zostawić łapeczkę do góry. Jeżeli lubicie chodzić do Żabki, to klikajcie łapeczki, jeżeli nie, no to kliknijcie subskrybera. O, jeżeli tego nie robicie, to nie zapomnijcie kliknąć subskrypcji, bo dobijamy 300 tysięcy, także kliknij, jeżeli tego jeszcze nie robisz, fajnie by było. A ja wykładam tutaj produkty na ladę, proszę bardzo, wyrzucamy, ups, jeszcze nie trafiam w tą ladę, dobra, kawałek odejdę i tak jest, jabłka idą, dobra, wyrzucamy wszystko, dosłownie, ja nic nie będę kradł z tego sklepu, normalnie za wszystko muszę zapłacić, wszystko, tak, patrzcie, villager bierze to i kasuje normalnie na kasę, bierzemy tutaj jeszcze chlebek, musimy wyrzucić, co my tu jeszcze mamy, kalafior i pieczoną baraninę, okej, ale tu jeszcze jedno jabłko wypadło, dobra, panie villagerze, mi tam sałata jeszcze wypadła koło pana jest. Może pan ją podnieść? O, super, bo nie trafiłem niestety na kasę. Dobra, już wszystko poleciało. Super, villager pozbierał. To ile się należy? Tak, niech on mi skasuje te produkty. Proszę mi tutaj wszystkie wyrzucić. No i zakupki mamy zrobione na cały tydzień. A mojego braciszka dalej nie ma. Braciszku, dawaj, bo nie będę czekał. Ej, dawaj te zakupy, bo sam będziesz płacił. Nawet go nie ma w sklepie. Co, on wyszedł z tego sklepu? Ej, nie widziałem nic. Dobra, niech mnie villager skasuje najpierw. O, pisze mi cenę na tabliczce. Zobaczymy, ile on będzie za to chciał. $40. Dobra, panie villagerze, ja wiem, że jest drogo, ale panu nic nie mówię, bo pan jest tylko sklepowym, więc dobra, odliczamy $40. Poczekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A, dobra, odliczymy coś takiego, zrobimy. Mamy $40, no i mu wyrzucamy. Proszę bardzo i dziękuję. A, jeszcze poleciała tam forsa. Przepraszam bardzo, może pan sobie tam to podnieść, tak? Poradzi sobie pan? Super, dobra, a ja sobie poprzestawiam w ekwipunku rzeczy. Jeszcze się zapytam, panie villagerze, a widział pan może jak mój brat wychodził z tego sklepu? Czy tak? Tak wychodził ze sklepu? Aha, dobra. A brał jakieś produkty? Płacił za coś czy nie? Czy nic nie brał? A, nic nie brał. No dobrze, dobrze, dziwna sprawa. A w którą stronę poszedł, wie pan może, czy nic nie wie pan? A, nie wie. No dobra, no to życzę panu powodzenia, do widzenia i dziękuję bardzo za zakupki, bardzo miło spędzony czas jak zwykle, a my wychodzimy ze sklepu. Idziemy poszukać mojego brata, bo on znowu gdzieś poszedł. Zobaczcie, jaka cudowna, fajna Żabka, elegancka. Dobra, braciszku, smajstą, chodź, idziemy już do domu. Gdzieś ty znowu się tutaj szlajasz mi tutaj po tej wiosce. Halo, bo my jesteśmy u sąsiadów. Generalnie on może się tutaj zgubić. Oby nie, tego bym nie chciał, poczekajcie. Tutaj, Smajsto, jesteś tu gdzieś? Halo, widzowie, rozglądajcie się razem ze mną, gdybyście coś widzieli, to koniecznie mi napiszcie w komentarzu. A my patrzymy, rozglądamy się. Wow, jeszcze do studni wpadłem, ajajaj, tak nie być nie miało. Ej, teraz muszę jakoś wyjść. Dobra, bierzemy tutaj kilofa i będziemy rozwalali. Wow, lecę w dół, szybko, powietrze. No i rozbijamy ten bloczek, tak jest. Poczekajcie, no nie mogę rozbić bloczek. Co jest grane? Halo, rozbijaj się bloczek, rozbijaj się, tak. No rozbijaj, wyjdę ja stąd dzisiaj czy nie? Poczekajcie, no rozbijam, ale coś się nie chce rozwalić ten mój bruczek. Dobra, będę musiał jakąś pomocy zawołać. Halo, pomocy, villagerowie, pomóżcie mi wyjść, proszę, wpadłem do waszej studni i nie mam nawet bloku, żeby się wybudować do góry. Kładziemy łódeczkę, siadamy na nią, teraz wychodzimy i wyskakujemy, czekajcie, poradzę sobie. Ej, nie, łódka mnie zablokowała. O, rozwalamy i tak, daliśmy radę. Teraz możemy łódkę rozwalić, poczekajcie, wyjdziemy stąd bezproblemowo, rozwalamy i udało się, żaden villager mi nie pomógł. O, to małe, wredne szprycle. Dobra, niech zostawię w spokoju, łódeczka mi się przydała, mam ją z powrotem, kamienny kilof też odkładamy, no i szukamy tego mojego brata. Prawie się utopiłem przez niego w jakiejś studni u villagerów na wiosce. Smajstą, bracie, jesteś tu gdzieś? Halo, może w tym domku, halo, dzień dobry, przepraszam, że... A, nie ma.
ma tu nikogo. No dobra, no to sobie wychodzę, idę zobaczyć, nie wiem, może gdzieś za sklep poszedł albo coś, ta żabka mi w ogóle zanika, ten napis. No ale dobra, idziemy tutaj tędy. Czy on gdzieś tutaj jest? Nie, nic nie widzę. Tu z tej strony też go nie ma. Smile slow, bracie, co tu jest za czerwony ślad? Mamy jakiś trop prowadzący dokądś. Ej, te ślady dokądś prowadzą. Czekajcie, one są chyba w tą stronę, ale tam żadnych śladów nie widzę, tak jakby się urywały. Dobra, no to pójdziemy w tą stronę za tymi śladami. Poczekajcie, drugi ślad jest. Okej, no to szukamy trzeciego. Rozglądajcie się razem ze mną, widzowie. Gdzie tutaj te ślady prowadzą? Może to coś związane jest z moim bratem? Może on te ślady zrobił albo coś? Smile slow, braciszku! Jest! Trzeci ślad czerwony. Dobra, to są stopy. Normalnie kształt stopy. Nie wiem, czy Smile slow ma taką dużą stopę, no ale dobra. Idziemy po śladach, tylko w drugą stronę niż one prowadzą. Także idziemy, miejmy nadzieję, że coś znajdziemy. Jest czwarty ślad. Mamy czwarty ślad. Dobra, no to szukamy piątego. Jest! Mam piąty! Elegancko. Idziemy dalej. Hopsiu, przeskakuję. Już tych śladów nie będę liczył. Poczekajcie, tu rozbiję, tu wyjdę. Nie będę ich liczył, tylko po prostu będę sobie chodził za nimi. Gdzieś tutaj. O, jest kolejny ślad. Dobra, to teraz idę sobie tutaj, tędy. Jest następny i jest kolejny. Dobra, a dokąd one prowadzą? Poczekajcie, tam coś jest. Czy to jest mój brat Smile Slow? Smile Slow, kto cię tam uwięził? Już cię wypuszczam, idę. Weźmy sobie Killoffa i go wypuśćmy. Co jest grane? Na takim polu ktoś zamknął mojego brata? Ale jak to? Kto ci to zrobił, braciszku? Już cię wypuszczam. Rozbijmy to mu, rozbijajmy. Ej, co jest? Ten blok nie chce się zniszczyć. No nisz się, o tak, zniszczyłem. Teraz drugi, o nie, ej, co to jest Kibidibi Toilet razem z zombiakami? Oni mnie gonią, zostawcie mnie, zostawcie. Uciekamy stąd, jak najszybciej. Z powrotem do wioski. Tak, oni mnie zaraz złapią, mnie zamkną jeszcze, tak jak mojego brata. Zaraz przyjdę cię wypuścić, braciszku, nie martw się. Na razie ja muszę ich zgubić. Poczekajcie, szybko pędzimy do wioski. Tutaj ich zgubię. Tu mnie nie powinni już śledzić. Czy oni idą za mną? Chyba mnie nie widzą. Dobra, wracamy do wioski. Wiecie co? Tutaj widziałem gdzieś kuźnię. Ja sobie pójdę po mieczyk. Tak jest, kupię sobie mieczyk normalnie od kowala i zobaczymy, czy dam radę rozwalić tych wszystkich zombiaków i tego Skibidibi Toilet, który mnie gonił. Coś dziwnego. W ogóle pierwszy raz widzę, żeby toaleta trzymała się zombiakami. Coś dziwnego się tutaj dzieje. Jeszcze nie wiem co, ale dobra. Idziemy do kuźni. Tutaj powinna być kuźnia gdzieś. Poczekajcie. I rzeczywiście jest kuźnia. Dobra. Tutaj musimy teraz zamówić sobie mieczyk, żeby pan nam zrobił. Tylko gdzie jest ten pan? Halo? Dzień dobry. Jest pan tutaj jakiś. Tutaj jest drugi jakiś pan. Okej. Dobra. No to zapraszam jakiegoś pana, który się zajmuje mieczami. Ja coś potrzebuję. Proszę pana, potrzebowałbym żelazny miecz albo jakiś inny lepszy, nie wiem. Mam tylko tyle pieniędzy, więc zrobi pan najlepszy miecz, jaki pan tylko może zrobić, dobra? Za tyle pieniędzy. Niestety więcej nie mam, bo zakupy robiłem i nie wziąłem z domu. Dobra, no to villager się zajmie, tam ma piece, tam ma lawę. Dobra, niech on sobie robi, ja mu nie przeszkadzam i muszę to przemyśleć, w jaki sposób by to zrobić tak, aby uwolnić mojego brata. Dlaczego w ogóle oni, to znaczy te zombiaki i ten Skibidibi, zamknęli mojego brata? Co on zrobił takiego im, że oni akurat go wzięli, a nie na przykład mnie czy innych villagerów, albo jest taka kwestia, że biorą wszystkich po kolei. O nie, ja z nimi sobie poradzę. Dobra, wracamy do villagera. Panie villagerze, jak zrobił pan? Zrobił pan jakiś mieczyk? Ma pan czy nie? Poczekajcie, zobaczmy. Panie villagerze, o, wyrzuca, mamy. Dziękuję bardzo, żelazny mieczyk trafił w moje ręce. Okej, podziękowałem tu panu villagerowi, a teraz wracamy. Wracamy do tego Skibidibi Toilet i go rozwalamy razem z tymi zombiakami. Zobaczymy, czy w ogóle, czy dam radę. W razie W, jakieś jedzonko mam. Tutaj jabłuszka. No to idziemy. Ja już jestem przygotowany na walkę. Muszę iść po śladach, żeby trafić w to samo miejsce, ale jakoś trudno nie było. Daleko też nie, także idziemy w tą stronę. Możecie mi kibicować, widzowie, żebym dał radę, oczywiście, z tym Skibidibi. Dobra, poczekajcie, żeby tych śladów czasem nie zgubił. Gdzie one były? A, tutaj jest, dobra. Idę w dobrą stronę. Teraz tutaj, kolejny jest. I jakoś tu gdzieś skakałem. Tak, wszystko w porządku. Dobra, przechodzimy. Tu kolejny. A, jest. Widzę, Skibidibi tam skacze, zobaczcie. Razem z zombiakami. Idziemy i ich atakujemy. Musimy ich rozwalić w drobny mak, także nawalamy ich. Poczekajcie, wychodzę stąd i dobra. Rzucam się na nich, uwalniam mojego brata i uciekam z tej wioski. Taki jest plan.
Myślę, że się uda. Atakujemy! Atakujemy Skibidibi! Amasz! Amasz! A macie zombiaki! A macie! Nawalamy wszystkich! Tak jest! Ale się w głowie kręciło! Co się ze mną stało? Dziwnie się czuję i jestem koło siebie w domku za kratami? Co jest grane? Kto mnie tutaj wziął? Ej, Skibidibi, wypuszczaj mnie! I to już! Wypuszczajcie mnie! Tu jest Skibidibi! Nie! Ej, zostaw! Wygląda jak mój brat z niebieskimi oczami? Ej, co to jest za zielona toaleta z niebieskimi oczami wyglądająca jak Smyslow? Co z tobą zrobili? Ty widzisz siebie, Smyslow, bracie? Czy ty siebie widzisz, jak ty wyglądasz? A ze mną zrobili to samo! O nie! Zostałem zombie Skibidibi. Mama, ja chcę do domu? Co się ze mną stało? Kto to mi to zrobił? Ej, nie! Rozwalę tych Skibidibi! Kto mi to zrobił? Dobra, wiecie co? Weźmy kill-off, mam tu kill-off. Rozwalmy i stąd wyjdźmy. Wychodzimy stąd, Smyslow, dawaj! Ej, w ogóle mam pytanie. Ty jesteś normalny? Z tobą nic się nie stało? Tak? Aha, podskakuje, czyli znaczy, że tak. No dobra, no to chodź, wychodzimy stąd. Zobaczcie, jak oni mieli nas tutaj uwięzionych. I to koło mojego domu? Jak to jest w ogóle możliwe? Skąd oni wiedzą, gdzie ja mieszkam? Ej, bo jeszcze zrobią coś Patty i całej naszej wiosce. Musimy tą wioskę uratować. No dobra, no to chodźmy do domku. Ja wszystkie zakupki odniosę, bo one mi nie są potrzebne. Chodź, idziemy od tyłu, bo jak oni u nas w domu będą, to ich zaskoczymy normalnie. Masz miecz? Masz jakiś miecz? Bo ja mam w razie W, mam. Ty sobie też weź. No i co? Idziemy do domku, wejdziemy od tyłu przez kuchnię i szybą. Wejdziemy oknem. O, i wtedy nas nie zauważą. Także siup, tutaj wchodzimy. Zobaczcie, tu rozbijmy okienko. Dobra, podsadzimy się i wchodzimy do domku. Czy jest tutaj gdzieś Skibidibi? Ej, na razie go nie widzę, ale drzwi są otwarte, a gdy my wychodziliśmy, były zamknięte. No dobra, no to idziemy sobie do góry. Tutaj też są drzwi otwarte, ale tutaj nikogo nie ma. Okej, zobaczmy z góry wioskę, jak to wygląda. Gdzie jest Skibidibi? Tam coś widzę, tam coś jest, to są zombiaczki jakieś. To oni nam zrobili coś takiego i zamienili nas w jakichś zielonych Skibidibi, jakichś zombiaków Skibidibi. Dobra, ja się tak nie poddam. Pójdę z nimi na walkę, tylko muszę tutaj odnieść zakupy. Smyslow, chodź tutaj do mnie, tak jest. Ja tutaj oddam zakupy. Na szczęście z zakupów mi nie zabrali. Wiecie, specjalnie szedłem do wioski obok, dosyć daleko było i oni mnie przyprowadzili z powrotem. Dobra, zakupy mam zrobione, odłożone, łódkę dębową też odłożę, ziemię sobie zostawię w razie W. Tutaj mamy jeszcze jakieś kraty. Kraty raczej mi się nie przydadzą, wędka też nie, kompas też raczej mi się nie przyda i ten kamień też raczej mi się nie przyda. No dobra, mamy tylko mieczyk. Z mieczykiem będziemy mogli mieć problem ich rozwalić. Może sobie poradzimy, no ale nie wiem. Dobra, Smyslow, wiesz co? Jesteś gotowy na walkę? Dawaj, idziemy rozwalić Skibidibi i tych ich przyjaciół, tych zombiaków całych. Zobaczymy, czy damy radę. Dawaj, chodź, idziemy i będziemy ich atakowali. Także, widzicie? Stoją tutaj po środku wioski. O, ja im się nie dam. Nie dam się. Idę ich nawalać, Smyslow. Nie, słuchaj, cofnij się. Zombiaki się rzuciły. Dobra, najpierw zombiaków, a później Skibidibi musimy rozwalić. Nawalamy tych zombiaków. Dawaj, razem ze mną. Pomóż mi, musimy z nimi wygrać. A masz, zombiaku, coś ty ze mną zrobiłeś. Dlaczego zamieniłeś mnie w toaletę jakąś zieloną, taką wyglądającą jak on w ogóle, nie? Dobra, rozwalamy. Tak jest, jeden padł. Teraz kolejnych dwóch zostało jeszcze. A masz, nie mogę narażać mojego brata, żeby mu się coś stało, bo jeszcze nie wiem, gdzie się odrodzi i będzie kolejny pomysł. Słuchaj, ty pójdziesz do domku, nie? A ja pójdę zmierzyć się ze Skibidibi Toilet. To jest moja sprawa, ja to muszę wygrać. Także śmigaj do domku, a ja idę do Skibidibi. Musimy się zaczaić powoli. Za chwileczkę wyjdziemy z tej ściany i go zaatakujemy. Czy nam się to uda? Widzowie, bądźcie dobrej myśli. Wiem, że teraz dziwnie wyglądam, ale naprawdę, poradzę sobie. Dam sobie radę. Ja jestem dobrej myśli. Dobra, mam mieczyk, a więc idę. Idę, wychodzę tutaj. Normalnie się kryję za ścianą elegancką. Jest. Skibidibi rzuciły się na niego. Ej, zombiaki się rzuciły na niego. Ale nie, dobra, jednak nie. Jednak one się lubią z nim. Dobra, nawalamy tego Skibidibi. A nie, Skibidibi jest z tyłu. Nawalamy zombiaków, rozwalamy najpierw zombiaków. Czy dam radę? Nie mogę pozwolić temu Skibidibi do mnie podejść, bo jeszcze on mi coś zrobi, a te zombiaki jakoś dziwnie się teleportują. Nie wiem, co z nimi się stało, ale naprawdę, skaczą jakoś
jakoś tak dziwnie. Zobaczcie, wow, widzieliście? Albo to u mnie się coś zacina? Dobra, rozwaliłem ich, rozwaliłem to teraz Skibidibi. A masz Skibidibi, rozwalę cię. Tak jest, kończymy Skibidibi. Rozwalamy go, jak on wygląda. Strasznie, zobaczcie jego twarz, jego mina. Cała toaleta i się powiększył, głowa mu się powiększyła. Wow, nawalamy w jego głowę. Tak jest, musimy go rozwalić. Skibidibi, padniesz, rozwalę cię, zobaczysz. Nie ma szans, nie ma szans. Rozwalamy go, rozwalamy, jedziemy z nim. Tak jest, nie wiem czy dam radę. Ale on mi dużo życia nie zabiera, a słaby jest. A że już mnie zrobił, za pierwszym razem jak mnie uderzył, to normalnie zrobiłem się zielony i stałem się toaletą. Teraz na to nie pozwolę, zniszczę cię. Tak jest, kończymy, padasz na poważnie, niszczymy go. I tak, udało się, jest, Dymek poleciał. Juhu, udało się, Sebek znowu górą. No i super, tylko teraz musimy jakoś się odmienić. Ja razem ze Smajslowem, na razie mi nic do głowy nie przychodzi. Słuchajcie, a może zrobimy coś takiego, że pójdziemy do wiedźmy i ona nas uratuje, poratuje jak zawsze. Może tym razem się uda, akurat ma drzwi otwarte. Miejmy nadzieję, że Skibidibi nie zamieniło ją w żadną toaletę. Halo, pani wiedźmo, o jest pani. Dzień dobry, widzi pani, jestem toaletą. A tak naprawdę Sepkiem i chciałbym się odmienić. Ma może pani coś takiego, żeby mnie poratować? Proszę bardzo, proszę. Ja wiem, że pani nie oddałem ostatnio pieniędzy za tamten eliksir, ale naprawdę, teraz jak będę miał, to oddam. Tylko potrzebuję eliksiru. Zobaczcie, ile ona ma eliksirów. Dobra, może ja wezmę jakiś. O nie, wyrzuciła mi. Dziękuję bardzo, dziękuję. Będę polecał sąsiadom. Tak, klientów pani załatwię. Dobra, wychodzimy stąd i idziemy do mojego brata. Zobaczymy, czy ten eliksir zadziała, czy my się odmienimy. Chodźmy czym prędzej. Smajstow się gdzieś ukrył tutaj w moim domu, bo mu kazałem. Smajstow, bracie, wychodź. Mam eliksir odmiany, rozwaliłem Skibidibi, dałem radę. Chodźmy tutaj, może on do toalety się gdzieś schował. Smajstow, jesteś tu? Dzień dobry, halo. Nie, tu go nie ma w kiblu. Dobra, o jest, tutaj był. Dobra, dobry schowek miałeś. Słuchaj, mam teraz taki eliksir odmiany i on nam może pomóc w ogóle. Ej, dwa dostałem. Dobra, to jeden jest dla ciebie, trzymaj. Rzucimy je pod siebie, dobra? Ty rzucisz pod siebie, ja rzucę pod siebie i zobaczymy, czy to nam pomoże i czy się odmienimy, czy już nie będziemy czy wrócimy do normalności. Także rzucamy. 3, 2, 1 i rzucam! Bum! Ej, tak, mi pomogło i Smajstowowi też, zobaczcie. Został, wrócił i ja wróciłem do normy, udało się. Ale dziwna sytuacja, wiecie co? Ja już do sąsiadów, do sklepu nie będę chodził, do tej żabki. Nie, bo tam dziwne rzeczy się dzieją. Jak zamieniło nas w jakiegoś Skibidibi toilet normalnie zombiakowego jakiegoś, ale na szczęście udało nam się odmienić i rozwaliliśmy tych niedobrych ludzi, którzy tam byli na zewnątrz. Także ja się cieszę, Smajslow też się cieszy. No i słuchajcie, wy też możecie się ucieszyć. Na pewno się ucieszycie, jak wbijecie do mnie na mój drugi kanał, jak i na mojego Instagramka, na którym dodaję Instastory, jak i zdjęcia z prawdziwego życia. Jeżeli chcecie mnie zobaczyć, to wbijajcie, wszystkie linki macie w opisie. A ten odcinek już się kończy, także co, ja się z wami żegnam. Do jutra, na razie, cześć, trzymajcie się, hej!